Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Andrzeju, czy coś Cię gryzie, bo widzę, że nie możesz ustać na miejscu. No gryzie mnie sumienie jak na razie, że depczę po tej łące, którą Ty hodowałeś 4 lata. Tak jest, to jest moja dzika łąka, w tej dzikiej łące żyją różne dzikie stwory i one go tam na dziko gryzą, ale... Te. Ale mam paznokcie do wgryzienia. To jest, proszę Państwa, moja dzika łąka to jest, ja ją kiedyś już pokazywałem, ona po 4 latach wygląda zupełnie inaczej, bo ona... Co roku ta alternatywa dla osób, którym znudził się angielski, szczyżony, wypielęgnowany do jednego cala wysokości trawnik, na którym są wyłącznie trawy i nie ma żadnych innych gatunków kwiatów, prawda? Na którym mniszka morduje się ręcznie, stosuje się co tam? Herbicydy, pestycydy, grzybobójcze środki, jak coś wyrośnie, odżywki, dożywki i nawadnianie kropelkowe. Generalnie stosuje się preparaty, dzięki którym sklepy ogrodnicze mają co sprzedawać i mogą utrzymywać swoich pracowników. A taki angielski trawnik dobrze wodzi w Anglii, tylko w Anglii, bo tam jest rewelacyjna wilgotność powietrza. Ale proszę zobaczyć na tą moją dziką łąkę. Mnie się znudziło koszenie tej dzikiej łąki, tej trawnika. Zasiałem sobie tą dziką łąkę i ona na przykład przez 2 lata była opanowana, Andrzej, zwróć uwagę, przez to, co Ty mówiłeś, jak mówię, hamomila, czyli różnego rodzaju rumianki. W tym roku zauważyłem ze zdumieniem, że tych rumianków tak pasami się zachowało gdzieniegdzie, natomiast moją łąkę zdominowały już przekwitające tutaj na fioletowo, o ja spróbuję urwać, mam tego dużo, to sobie pozwolę, to jest wykaptasia. I coś, co rozwinie się, o, tu jeszcze się schowały takie, o, gdzieś te żółte, to jest zwykłe. Nie pachnie. Nie pachnie. Komunica się schowała. Natomiast tu w tej chwili zaczynają rozwijać się habry. To będą haber austriacki, haber drakiewnik, ale one zakwitną dopiero za jakiś tydzień, dwa, jak przestaną kwitnąć rumianki. Czyli moja łąka zmieni kolor z biało-żółtego na kolor fioletowy. Mhm, mniej więcej. No, jaskry tutaj są na żółto. No, znaczy, po tym można łazić, jak ktoś chce. No, ale potem... trudno jest łazić, bo jest wysoko. No bo tak ma wyglądać dzika łąka kwietna. I to jest, kosi się ją tylko, jeżeli ktoś zapyta, jaka jest jej obsługa. To jest roślina, to jest łąka z roślin wieloletnich. One będą się każdego roku odradzać, każdego roku coś tu się będzie dynamicznie zmieniało i zawsze będzie taka tajemnica, jak to będzie wyglądało. Natomiast obsługa polega na tym, że to raz skosić, nie wcześniej niż w drugiej połowie lipca, czyli po 15 lipca, żeby te wszystkie rośliny wysypały nasiona. Trzeba to siano tutaj trochę poprzewracać, żeby ono wyschło. Wysypały te wszystkie nasiona. Potem niestety trzeba to zgrabić i absolutnie nie wolno zostawić na tym miejscu, ponieważ te siano, gdyby zgniło, dostarczyłoby za dużo materiałów odżywczych. A to są rośliny dzikie, które nie lubią być przekarmiane. One nie znoszą dokarmiania. Żadnych nawozów, żadnego wapna, nic. Ale to jest taka łąka, że jakby ktoś chciał mieć ją przed domem i wystartować w konkursie miejskim na najlepszy ogródek, to na pewno nie wygra. To jest gwarantowane. Oczywiście, że gwarantowane, bo co wygrywa? No bo wygrywają te rzeczy właśnie takie poukładane bardzo, z alejkami, drzewka są półokrągłe albo szpiczaste, tak albo jest. Jakieś inne. A widziałeś tam kolorowo barwione ząbki drzewna na kolor tam? No też widziałem, no. Wysypywane różne czerwone, zielone i tak dalej. A tu rzeczywiście jest taka łąka, no można rzucić się w to i położyć, ja się teraz nie rzucę, bo ja tam mam takie miejsce do rzucania. Ja tam mam takie miejsce do rzucania, gdzie... Bo ja tę łąkę w tym roku częściowo skoszę teraz, w połowie lipca, a drugą część zrobię w sierpniu, bo zobaczę, co wtedy się zmieni. Można kawałeczek na przykład przekopać. Ja tam taki kawałeczek sobie przekopałem. To jest miejsce w środku, tam dalej schowane, gdzie ja mogę sobie wyłożyć się na tym kocyku, prawda? I tam sobie w tych kwiatach się zanurzyć i zobaczę, co wyrośnie po takim przekopaniu, bo tu się zmienia. Ja to sobie na przykład ubogacam, bo jak wczesną wiosną, to tutaj nic nie ma. I ja na przykład wsadziłem tutaj, wiesz, całą masę przebiśniegów. Zawilców. No, to ich już tych, no ich nie ma, bo to właśnie wczesnej wiosny. I one rzeczywiście pięknie kwitnie, czyli dodatkowy miesiąc sobie kwiatów zrobiło. Jeszcze... No po prostu musisz tak dosadzić, żebyś w każdym miesiącu miał kwiaty i w każdym miesiącu inny kolor jeszcze. I tak mi się to udaje uzyskiwać. Ja mówię, ciekaw jestem, bo po raz pierwszy po 3 latach będę miał jakąś zmianę. Mniej białego, a więcej będzie tych innych kolorowych kwiatów i tego nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. Ja tych łąk tutaj mam jeszcze drugą odmianę, ale to za chwilę. Proszę Cię bardzo. No tak, no zawsze jak jest do podtrzymania jakieś dziadostwo, kolczaste. To ja muszę to trzymać. Tak, to jest kolczaste takie, ma nawet korzonek. To wyrwane. Wyrwane z tej łąki, bo takich rzeczy trzeba się pozbywać. Tak jest. I to się nazywa ostrożeń popłoch taki. On jest popłoch. Strasznie nieładny, bo po pierwsze kłuje, znaczy to jakieś tam kwiatki będzie miał.
Nie ma innego wyjścia, po prostu jak te rośliny są jeszcze małe, trzeba przejść. Trzeba się nauczyć rozpoznawać. Nie jest trudne rozpoznawanie. Nie, bo to jest dość charakterystyczne, ale nie stosować żadnej chemii, tylko po prostu rękę. Może być w rękawiczce. Proszę Państwa, nie ma specjalnej chemii, nie dostaniecie w sklepie żadnym chemii takiej, żeby wykończyć tylko tą roślinę. Ją trzeba w rękawiczce wyrwać z korzeniami, zanim zakwitnie. A powiedz, czy ona odrasta? Nie, bo ta już absolutnie, mam nadzieję, nie, no to nie odrośnie. To, żadnym to nie jest tak, że korzeń pójdzie w innym miejscu, widząc tego samego? Nie, ja już ją wyrwałem tutaj. Jest skutecznie tak. Wyrwana, tak, wyrwana na amen, jakby to. No miałem tutaj ze 30 tych okazów, ale po prostu nie chciałem, żeby mi to takimi, takimi kolczastymi rzeczami zdominowało. I druga rzecz, to też mam potrzymać to badziewie? Tak jest, proszę zobaczyć. To już jest naprawdę niemiła rzecz, mianowicie to jest taka ruderalna, ja to już wyrzucę, żeby cię więcej nie kło. To jest ruderalna roślina, która nazywa się szczaw tempulisny. Ja go wyrwałem rano obsechu i proszę zobaczyć, to jest taki korzeń. Jak Państwo tego nie wyrwiecie, to on wysypie nasiona i całą łąkę zarośnie. A z tego się brzydkie. Da się z tego robić zupę? To nie jest ten szczaw. To nie jest ten szczaw. Ten słynny polityczny tak szczaw, który koszami wręczany jednemu politykowi, który miał być wyznacznikiem głodu. Ja nie wiem, co ze szczawem tempolistym można zrobić, bo on się do niczego nie nadaje. Natomiast wiem, że po 2 latach to ten korzeń się zrobi taki, że jego Państwo nie wyrwiecie niczym, trzeba go będzie wykopywać. Będzie wtedy atrapą chrzanów. Tak jest, atrapą chrzanów. Nie znalazłem zastosowania do chrzczawiu tempolistnego. Nie, jest. Ja znam zastosowanie do tego. Kompost. No to, ale nie z nasionami. Bo nie z nasionami, bo one wyrosną wtedy w kompoście, ale te nasiona to trzeba jakoś inaczej utylizować, a reszta na kompost. Tak jest, i to trzeba ręcznie wyrywać, bo jeszcze jak kwitnie, to te pyłki dla osób uczulonych, bo to jest alergizujące. Ten już nie kwitnie, ten już nikomu nie zaszkodzi. O nie, on już tutaj pachleć. Temu panu już dziękujemy. Temu panu już dziękujemy. Natomiast ja chciałem coś jeszcze się pochwalić i powiedzieć coś o zdziczeniu mojej dzikiej łąki. I tuż, proszę Państwa, ja jestem zachwycony, dumny jak paw z siebie, chociaż nie miałem na to wpływu, bo na mojej dzikiej łące pojawił się dziki storczyk. I on tutaj sobie rośnie, ja jakoś spróbuję go potem Państwu pokazać. I ten storczyk, proszę Państwa, nie pochodzi z mojej hodowli. On tu się zasiał sam, przynajmniej 3 lata temu. Ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że w tym momencie w tej glebie są odpowiednie grzyby, odpowiednie warunki. Ja go tutaj chołubię. On ładniej wyglądał, ale on ładnie wyglądał tydzień temu, ale tydzień temu strasznie lało. I tutaj wiele roślin, które chciałem pokazać, nam niestety przeminęły z pogodą. No ale cóż robić? No, jest dowód rzeczowy, dowód dzikości mojej dzikiej łąki. I ten stoczek jest tu na własną odpowiedzialność. Tak, on jest na własną odpowiedzialność. Jak ja go skoszę w połowie lipca, to on wyda nasiona. Liczę na to, że tutaj za 2-3 lata tych storczyków będę miał więcej. I bardzo mnie to cieszy, tylko teraz jest to chronione rośliny w prywatnym ogródku, które zasiały się same. To będzie prawny, proszę Państwa. No jakiś precedens. Precedens, jak to ująć? No po prostu ja myślę, że należy objąć ochroną Twój ogródek i w ten sposób Natura masz głowy, 2000. Bo niczego tu nie zrobisz. Tak jest, no i to jest ten kłopot, ale jak ja nic nie będę tutaj robić, czy tego nie skoszę, to tego nie będzie, więc jednak myślę, że coś zrobisz. Czyli to jest tak nie do końca dzika łąka, bo to jest dzika łąka ze wspomaganiem. Bo tak naprawdę, gdyby to była całkiem dzika, to Grzesiek by tu leżał obok i się tylko przypatrywał, a on jednak musi skosić. No i to jeszcze taka rzecz, że jak wszystkie łąki są czymś sztucznym, prawda? Przyroda nie zna czegoś takiego jak te łąki hale, które mamy w Beskidzie Sądeckim, bo one są efektem tego, że wycięto las i potem tam regularnie je koszono, znaczy regularnie, ale rzadko, a ewentualnie wypasano owce czy jakieś tam inne bydło. No przede wszystkim owce, bo łąki powstawały mniej więcej 500 lat temu, wtedy kiedy pasterstwo, ono się nazywa transhumacyjne, to jest takie mądre słowo, a to pasterstwo wędrowne. Przemieszczali się pasterze po Karpatach i oni mieli nawet specjalny system wylesiania szczytów górskich, bowiem to nie były proste polany takie okrągłe, miały specjalne zakamarki. Część była przeznaczona na to, że pasterze się tam chronili, część była przeznaczona na to, że budowali szałas, w którym przygotowywali jedzenie, sery i inne rzeczy, a w pewnych miejscach były owce i to był specjalny plan polany pasterskiej. Jeszcze to słowo na te, to transhumacyjne. Piękne słowo, transhumacyjne. To ci, którzy łacinę znają, to kojarzą to słowo, bo ono jest z łaciny. Transhumacyjne. Ja sprawdzę, że to nie jest jakieś brzydkie słowo, ale brzmi poważnie i naukowo. No to w zasadzie, jeżeli bym Państwa chciał zachęcić, jak ktoś już naprawdę, nie musicie Państwo całego ogródka zamieniać. Możecie sobie zrobić dziki skwer. A można zrobić sobie dziką doniczkę? Nie, to się nie da. Się. To trzeba to jednak trochę poświęcić miejsca. 10 metrów kwadratowych. Co by? No 10 metrów kwadratowych na takie coś.
To niedużo jest, bo to jest taki kawałek. Herbatka z rumianka prosto z rąk. 3x3. No właśnie już pytałem Grześka, czy robił herbatkę z tego rumianka, bo jak wszyscy, którzy oglądali kiedyś bajkę o kreciku, pamiętają, że chamomila to jest właśnie ten rumianek, który krecika, za którym krecik wędrował przez całą ziemię, aż w końcu znalazł i myszkę uzdrowił. Więc ja tego nie robiłem herbatki z koszyczków rumianka, bo to było pod ochroną. To nie wolno było zrywać nic tam. Ale już teraz mam wolno. Tyle. Tak, teraz już będę zrywał i będę to robił. No i to jest, jak mówię, no, to jest jakaś alternatywa. Możecie Państwo spróbować, jak ktoś będzie zainteresowany, prosimy o kontakt, powiemy, gdzie nasiona kupić. To jest też sztuka. No i cała reszta to jest banalnie proste. Posiać, zostawić, kosić raz do roku, patrzeć, co się dzieje. I kosić najlepiej ręczną kosą, albo czymś, co przypomina ręczną kosą, nie kosiarką. Nie, no to się już nie da. No właśnie, no ale to lepiej taką, powiedzieć. Tą taką kosą, taką spalinową, ja mam tą taką kosę, to myślę, że to jest taki ciężki kawałek chleba. Koszenie to tak ładnie wygląda, takim kłosem się idzie, ale to tak, ta kosa się wbija, tępie, no bo ładnie, to trzeba tak. Równo. Nie, no ja jeszcze tego... Tak z gracją. Będę ćwiczył po 15 lipca. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, może przyjdziemy go podglądnąć. Ale ja myślę, że jeszcze za jakieś 2 tygodnie to aż mnie kusi, czy to jeszcze nie będzie nagrać, jak ona się zmieni. To byłby dobry pomysł, bo zmieni kolor i będzie zupełnie inna. To nagramy. Czyli do zobaczenia, w takim razie dziś byśmy się już pożegnali i do zobaczenia na mojej dzikiej łące. No już czas kończyć, bo coś mnie gryzie w nogę i muszę się schylić. No to jest dzika łąka. Przerwa na drapanie. Do zobaczenia.